Hej wszystkim, witamy Was na naszym kanale, z tej strony Martyna i Karolina, czyli Marka. Dzisiaj mamy kolejny odcinek dla Was, markowy. Tym razem będziemy mówiły o marce Lili Lolo, czyli o kosmetykach mineralnych do makijażu, które ostatnio testowałyśmy. Zapraszamy do oglądania. Żeby tradycji markowych stało się zadość, parę słów o firmie. Lili Lolo to jest marka brytyjska, stamtąd się wywodzi. Ich założycielką była, zerknę sobie na ściągę, Vicky Khan. I co nas trochę rozczuliło, bo nazwa jest przesłodka i nigdy, znaczy nie sprawdzałyśmy wcześniej po prostu jaka jest geneza tej nazwy, a mianowicie taka, że nazwała ją na cześć swoich sióstr. Właśnie Vicky ma siostrę, która nazywa się Lissy i Lorraine. I razem stworzyło to Lili Lolo. Także oczywiście są to produkty wegańskie, naturalne i nietestowane na zwierzętach, więc trzy ogromne plusy na samym wstępie. Lecimy do konkretnych produktów. Pierwszym produktem, o którym będziemy wspominać, jest podkład, czyli taka baza, totalnie baza wszystkich produktów mineralnych, najbardziej popularny chyba też produkt tej serii. My mamy akurat obie w odcieniu Warm Peach. Powiem Wam, że to jest moje drugie zetknięcie się z tym podkładem, bo jakieś kilka lat temu, 2-3 lata temu, też kupiłam już swoje właśnie takie opakowanie z czystej ciekawości, bo wtedy się zrobiło taki boom, to była taka duża nowość i ja już wtedy całkiem polubiłam, ale nie było to takie wow, które spowodowało, że kupiłam to po raz kolejny. I teraz mieliśmy okazję właśnie przetestować kilka tych produktów i powiem Wam, że zauważam bardzo dużo plusów. Ale do mojej cery, bo sobie tutaj oczywiście gdzieś rozmawiałyśmy o tym, że jest to produkt, o czym zaraz będzie mówiła Martyna, bardziej do cery suchej, normalnej. To, co jest w nim ciekawe, to sposób nakładania, tak. To nie jest taki zwykły produkt, który po prostu nakładacie na pędzel i nakładacie później na twarz, czy też nie możecie tego zrobić palcami. Jest na to taki ciekawy sposób, mianowicie wysypujemy produkt na dęko naszego produktu, wcieramy wręcz, wklepujemy mocno w pędzel, następnie postępujemy od dołu, od spodu pędzla, żeby mocno się wbił w włosie ten podkład. I następnie, w zależności od tego, kto z Was jaki lubi sposób, albo po prostu stemplujemy, albo po prostu okrężnymi ruchami wprowadzamy ten podkład w naszą buzię. Ja akurat zawsze stosuję tą wersję właśnie na sucho, bo można jeszcze zrobić inną kombinację, mianowicie zmieszać delikatnie to z wodą i też nałożyć ten produkt wtedy jako bardziej ten płynny. Powiem Wam, że ja mimo wszystko, osoba, która nie potrzebuje jakiegoś wielkiego krycia, stosuję go raczej jako puder, jako wykończenie mojego makijażu, bo już naprawdę stałam się, obie zresztą stałyśmy się wielkimi fankami kremów BB, tych koreańskich, azjatyckich i faktycznie powiem Wam tak, że znalazłam idealny trójkąt dla mojej cery. Po pierwsze, podkład jako krem BB Misha, który ma taki zimny, ziemisty odcień, taki bardzo neutralny. Na to po prostu taka bardzo cienka, lekka warstwa Lili Lolo Warm Peach, który jest cieplejszy. I wtedy już po prostu idealnie stawia się z moją cerą cały ten odcień. I na końcu, żeby nie było tego efektu mocnej pudrowości, psikam to moim największym odkryciem, o którym zaraz będę też wspominać, czyli mgiełką utrwalającą. Strasznie mi się ciężko dzieje. Ale tak. I to jest dla mnie idealne, nie podkreśla mi suchych skórek. Mimo wszystko bez kremu BB też można jakoś budować to krycie, natomiast na pewno nie jest to nigdy mocne krycie, jeśli chodzi o ten podkład. Myślę, że średnio to jest maks, jaki można nim uzyskać. A to chyba tyle z nas. Znaczy, skoro właśnie wcześniej mówiłyśmy, dogadałyśmy się, że te podkłady raczej są przeznaczone właśnie dla dziewczyn, które mają po prostu cerę w dość dobrej kondycji, przede wszystkim pozbawionej takich widocznych, mocnych przebarwień i nazwijmy to po imieniu pryszczy. Ja niestety mam twarz dość problematyczną, twarz, bo cerę, tłustą, mieszaną, to w świecie różnie to bywa, różne są dni. No niestety ten podkład po prostu nakładany tak, jakby robiła ta Karolina, u mnie absolutnie się nie sprawdza i niestety no, dziewczynom, które mają tłustą czy mieszaną cerę, no raczej bym odradziła używanie po prostu tak, wiecie, właśnie na sucho. U mnie zdecydowanie sprawdził się właśnie metodą, którą zgapiłam od Karoliny, czyli nakładanie na krem BB. I pod tym względem sprawdza się naprawdę, naprawdę całkiem spoko, mimo że
zdarza mu się czasami zważyć w takich miejscach problematycznych, w których najbardziej jest taka bogata mimika. Czyli tu w okolicach policzków, gdzieś tam w okolicach oczu. Nigdy nie nałożyłabym go właśnie tutaj blisko oczu. To nawet nie ma takiej opcji, dlatego że tam no, wszystkie produkty takie właśnie pudrowe, ale trochę cięższe jednak u mnie się ważą, więc tego wolę unikać. No podkład na pewno jest bardzo fajny pod tym względem, że nie zapycha, nie robi się takiego gigantycznego ciastka, takiej skorupy, przez co właśnie ja mam wrażenie, że moja skóra cały czas oddycha i po prostu nie robią się żadne jakieś pryszcze od tego, nie czuję, że jak zmywam twarz, to że ona jest zaczerwieniona, podrażniona, więc to jest super, bo nie uczula. Myślę, że u dziewczyn, które właśnie mają wrażliwą skórę, to jest w ogóle mega dobra opcja do tego, żeby jakoś sobie utrwalić makijaż. I faktycznie z kremem BB potrafi się utrzymać naprawdę bardzo długo. Ja byłam w szoku na początku, bo myślałam, że takie pudry czy podkłady mineralne to, że trzymają się naprawdę chwilę na twarzy i to znika, bo to jest takie jakby tylko maźnięcie na twarzy. Fajnie, że ma SPF 15, więc to też jest na duży plus. No i chyba tyle. Myślę, że więcej nie będziemy o tym podkładzie mówić. No na pewno, jeżeli macie cerę suchą czy normalną, tak bardziej się identyfikujecie z Karoliną, jeżeli chodzi o makijaż, to myślę, polecam. Że... No super, naprawdę. Okej, teraz taki bohater numer dwa całej naszej kolekcji Lille Lolo i są to bracia pędzle kabuki. To jest ta wersja limitowana, super kabuki w wersji tej takiej turkusowej. Przesłodkiej, no umówmy się. Tak, to są pędzle, które są zdecydowanie bardzo mocną stroną Lille Lolo. Taką, że naprawdę, jeżeli nie chcecie w ogóle inwestować w kosmetyki, to pędzle. Ja po prostu z czystym sumieniem i czystym sercem, takim wiecie, no naprawdę polecam bardzo serdecznie. To jest pędzel bardzo uniwersalny, on jest fajny do nakładania zarówno do tego podkładu, pudru, wyrównywania całej twarzy razem z bronzerem, z różem. To jest taki właśnie pędzel wykańczający też trochę cały makijaż, więc to jest super. On też ładnie wygląda na toalety, cieszy oko, ma tak miękkie włosie, że po prostu jak tak, to jest po prostu jeden z najmniejszych pędzli ever. Właśnie jeszcze to, co jest takim jego całym charakterystycznym, to właśnie ten taki mocno ścięty spód, krótki, do tego właśnie odbijania podkładu, tak, do tego odbijania podkładu, do tej metody, także ten pędzel na pewno bardzo, bardzo polecamy wszystkim, bo jest rewelacyjny. Teraz będzie taka chwila troszkę bardziej negatywna, bo mimo, że krem BB, o którym chcę powiedzieć, nie jest złym kosmetykiem, to będąc rozpieszczona tymi azjatyckimi, ja nie mogę tego produktu nazwać kremem BB. To jest po prostu dobra, fajna baza pod podkład, naturalna, więc duży plus, ale ani nie kryje, ani moim zdaniem nawet nie wyrównuje tego kolorytu cery, bo faktycznie producent uprzedza, że to nie jest krem, który ma być podkładem, który ma coś kryć. To jest krem, który ma wyrównywać koloryt. Moim zdaniem nawet tego nie robi. Więc troszeczkę się zawiodłam, bo opakowanie rewelacja. Nie, mimo, że wygląda jak tubka, to jest to pompeczka. Jest przemiły w nakładaniu, jest po prostu taki aksamitny i buzia jest taka, wiecie, no mięciusia jak się go nałoży i faktycznie fajnie nałożyć na niego później ten podkład mineralny. Natomiast no, czemu on się nazywa kremem BB? Czemu? No nie jest to krem BB, bo nie jest to podkład. On po prostu jest zwykłą bazą, ja bym powiedziała, no delikatnie teoretycznie ma jakiś odcień w sobie, jak zerkniecie. Jakiś pigment jest, ale to totalnie w ogóle nie współgra, jakby, znaczy no, nie tworzy żadnej warstwy koloryzującej, żadnej moim zdaniem. Także ja bym powiedziała, że bardziej na minus. Ktoś, kto lubi i często testuje różne bazy, zachęcam, bo może akurat właśnie sprawdzi się w tej kategorii. U mnie kolejnym produktem, który również tak jak u Karoliny, znaczy u mnie się nie sprawdził, ale to nie jest ten sam produkt, bo to jest korektor. I to jest Barley Beige. Dobrze to czytam. Jest to korektor, który według producenta jest przeznaczony do, jako taki kamuflaż bardziej, do zakrawienia niedoskonałości, jakichś takich przebarwień, czy jakiś skaz po prostu na cerze. No niestety, to jest jedyny produkt z tych wszystkich, które dzisiaj Wam pokazujemy u mnie, który się po prostu w ogóle nie sprawdził w żadnej kategorii. Ani jako korektor, który nakładałam pod oczy. No spróbowałam, ale to był dramat. Po prostu jedno wielkie wysuszenie, podkreślenie i zważenie się. No, no najgorzej jak mogłoby być. Na niedoskonałości był za jasny, bo jakby w połączeniu z tym Warm Peach po prostu kontrastował tak mocno, że wręcz pozostawało na mojej twarzy takie białe plamki, wiecie o co mi chodzi. I jeszcze mam wrażenie, że przez tą suchość tego produktu jeszcze mocniej podkreślał też wszystkie niedoskonałości i nierówności na mojej cerze. To było naprawdę no, niefajne i nikt takiego efektu chyba nie chce na swojej cerze widzieć. Plus próbowałam go również na mokro nakładać
I to było jeszcze gorsze, po prostu wyglądało, jakbym dolała do mąki, wiecie, takie ciasto robiła sobie, mąka i woda, i nałożyła takie z grudami na twarz. Dramat. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. Czy to wynika z faktu, że moja cera po prostu jest taka, a nie inna, że jest po prostu mieszana, ale z drugiej strony najczęściej na cerze mieszanej czy tłustej pojawiają się niedoskonałości. Więc to jest, moim zdaniem, jakieś coś właśnie nie pykło. Próbowałam również jako cień, żeby wiecie, jakoś tam na łuk próbujemy zmatowić, jako tako, ale nie do końca, nie wiem, chyba powędruję gdzieś w świat, może ktoś się z moich znajomych skusi, żeby sprawdzić, czy u niego to działa, ale muszę jakiegoś totalnego bledziocha znaleźć, bo ja jestem blada, a u mnie był za jasny, więc pomyślcie sobie, jaka to jest bladość, to jest taka ściana totalna. No niestety, tak się zdarzyło, jedyny z tych produktów, który taki jest, trudno, ale lecimy dalej, bo teraz będzie tylko i wyłącznie pozytywnie. Idę do fryzjera i... Tak, idę do fryzjera. Ja nie mogę się doczekać, ale czekam na tą wizytę. Po prostu muszę na nią poczekać. Czekam. Ja musimy wybaczyć mój stan. To za czasy, nie? Że musisz czekać na tego fryzjera. Dobra, lecimy. Teraz będę mówiła o czymś, co jest moim wielkim odkryciem. Tak, przytakuj. Bo faktycznie tak jest. Nigdy nie miałam kosmetyku z tej kategorii. Mówiąc o utrwalaczach makijażu. Żadnej mgiełki, jakichś innych rzeczy teoretycznie. Bazy też raczej nigdy nie używałam. I jestem zachwycona tym produktem. Uważam, że jest rewelacyjna ta mgiełka z Lilolo. Oprócz tego, że oczywiście no, stosowanie jest po prostu mega przyjemne, bo to jest taki fajny, zimny, chłodny prysznic, chciałam powiedzieć, ale wiecie, o co chodzi. Odświeżacz. To skład jest na tyle genialny, że mam wrażenie, że naprawdę bezkonkurencyjnie mógłby być takim po prostu tonikiem. Wiecie, a szczególnie taką, tak mi się kojarzy jeszcze z latem, kiedy było tak gorąco i po prostu na takie odświeżenie. No rewelacja, bo on ma też w sobie aloes, jeden z ulubionych składników. Ale jeśli chodzi o tą faktyczną, autentyczną jego przeznaczenie, to faktycznie zauważyłam, że makijaż trzyma się dłużej. Że to trio, o którym wspomniałam, krem BB, podkład mineralny i to tworzy naprawdę bardzo fajną warstwę, która jest długotrwała. A ponadto to... Nasz reżyser mlaszcze. Ostentacyjnie, nie? Mam was gdzieś. Ziemna se. Kontynuuję, czy wracam? Nudzisz ją, wiesz? Nie lubisz tej mgiełki? Chyba nie masz. Mówiąc o tym przeznaczeniu, do którego została stworzona, naprawdę wydłuża i utrwala makijaż. Mam wrażenie i widzę to na swojej buzi, że to trio, o którym wspominałam, trzyma się naprawdę długo. I poza tym, właśnie to wykończenie podkładu mineralnego, które nie do końca mi się podoba, czyli zbyt matowe, którego ja nie pudrowość lubię, taka pudrowość, której ja nie lubię, jest właśnie pięknie przełamywana przez tą mgiełkę. Tak właśnie robi się, tworzy się taki delikatny błysk, który ja lubię. Także no ja Wam bardzo polecam i uważam, że jest to świetny kosmetyk, też właśnie to naturalne, wegańskie, no to o tym już wiecie, bo wspominałyśmy na początku. Super. Moim ulubionym produktem, zaczynam to już chyba trzeci raz. O, nagonem. O nie, ja idzie tu. Nie, po co mnie tupać. Zostań w ręczu. Dołączyła do nas koleżanka, pani reżyser. Dobra, lecimy dalej. Światło nam zabrała, jest taka jasna. Trudno. Dania, zabierasz mi tutaj, wiesz. Attention. Słuchajcie, to jest puder, który... Nie powiem tego, no ona nie liczy sobie. No nie, mówię za chwilkę, wiesz, to są takie stówki, które hałasują. Nie na razie jadła. Jeszcze się kończy woda i zaraz słyszę, że grzuci miską. Trzeba jeść. I tak zrobiła to cicho. Z całej tej serii Lili Lolo, którą testowałam, jest na pewno puder matujący. Flawless Matte. I ten puder jest jednym chyba z najlepszych, jak nie najlepszych, z tych, które wszystkie w ogóle testowałam w całym swoim życiu. Pokonał chyba Stay Matte. Wow! Rimmela, więc to jest dość duży komplement, bo tamten puder naprawdę uwielbiam i w ogóle jest, myślę, że bardzo lubiany przez wiele dziewczyn, z tego co słyszę na YouTube i w komentarzach od Was. Ten puder to jest tak 7 gramów, naprawdę bardzo wydajny produkt, ja mam wrażenie, że no to mi wystarczy na rok. Jak nie więcej, bo jego wystarczy naprawdę, naprawdę malutko. To jest taka, wręcz taka mgiełka tylko, wiecie, wystarczy na to, żeby nałożyć na całą buzię. Blania idzie sobie znowu, czy nie?
najgorzej, bo ona tam zobaczyła pewnie pink i ona teraz będzie nam rzucać. Mam wrażenie, że tego nigdy nie nagram. Nie powiem, ale będę kontynuował po prostu. Blacha cię chyba mam. No nie jest zadowolona. Tak. W opakowaniu mamy 7 gramów produktu. Jest to naprawdę dużo, dlatego że ten produkt jest niesamowicie wydajny. Wystarczy naprawdę taka delikatna mgiełka na... Mgiełka, w sumie nie wiem to powiedzieć, po prostu takie opruszenie, tak. Delikatna warstwa na twarzy po to, żeby zmatowić całą twarz, nie robi ciastka, nie zapycha, bo to dla mnie najważniejsze, bo płótry mają jednak to do siebie, że one lubią, wiecie, przez to, że też matują, przykrywają, utrwalają, to przez to też robią skorupę i zapychają i pojawiają się niedoskonałości. U mnie to był bardzo duży problem z innymi pudrami, z tym absolutnie w ogóle to się nie dzieje, więc to super, ważniejsze, że tak twarz, skóra oddycha, więc jest fajnie. Naprawdę genialnie sprawdza się jako puder pod oczy, bo to też jest dla mnie bardzo ważne. Jeżeli jakiś produkt sprawdza się pod oczami, moja skóra pod oczami akceptuje jakiś produkt, to znaczy, że to jest naprawdę dobry produkt. I tyle, to jest dla mnie taki wyznacznik. Myślę, że każdy ma taką szczęść na swojej twarzy. Tak, że wspominałaś o tym bakingu. Tak, faktycznie ten baking, bo wydałyście mi, że tak to się nazywa, bo ja niestety tej nazwy nie pamiętałam. Czyli to taka specyficzna metoda matowienia, pudrowania strefy pod oczami, czy ogólnie konturowania, rozjaśnienia właśnie pudrami tej strefy. W tym sprawdza się fantastycznie, bo to jest taki bardzo biały, no to jest typowo biały puder. Mm-hmm. On nie ma żadnego pigmentu. No teoretycznie powinien być permanentny. Dobrze mówię? Transparentny. Zawsze. Permanentny. Więc no, nie powinno być koloru, ale kiedy robimy tę metodę bakingu, to trochę ten biel zostaje, przez co fajnie rozjaśnia tę strefę pod oczami. Taka twarz jest taka jakby orzeźwiona, bardziej taka, nie wiem, rozjaśniona, promienna. No, bardzo fajny puder pod tym właśnie względem, że nie powoduje żadnych takich skutków ubocznych z różnymi innymi produktami, typu właśnie kremem BB czy podkładem, bo z różnymi testowałam i z każdym się sprawdzał. Z każdym korektorem, który używam, też się sprawdzał, nie ważył tych produktów. Jakoś nie robił takiego ciastka, ja tego najbardziej nie lubię, że tylko tak mam taką zmęczoną twarz po całym dniu i chcąc nie chcąc ta buzia wydziela sebum. To czasami, nie wiem czy macie pewnie takie doświadczenia, dziewczyny, które macie mieszaną na przytłustą cerę, że pojawiają się takie właśnie, jakby znikał podkład, a puder robi właśnie takie ciacho na tej twarzy w tym miejscu. Wiecie, jak się dodaje wody do mąki, obrzydliwe. Nie znaczy tego, ten puder tego nie robi i to mi się naprawdę bardzo w nim podoba. Dlatego został moim takim ulubieńcem tak naprawdę, jeżeli chodzi o produkty Lili Lolo. Takim ulubieńcem makijażowym ostatnim, więc no ja bardzo wam go polecam serdecznie i fajnie, że właśnie jest też naturalny. No bo to kurczę, bo to chodzi o wiesz, plus ogromny. I ostatnim typem produktu, który wam pokażemy, są paletki cieni. Ja od tej strony, ty od tej. Każda z nas ma inne odcienie. Ja mam Filthy Rich. Ja mam Late Burn. Tak. I obie paletki, jak już stwierdziłyśmy jednogłośnie, są mega uniwersalne. To są neutralne kolory i moje są bardziej w odcieniach brązu. A moje różu. Tak. I no naszym zdaniem pasują każdemu. Naprawdę z nich można stworzyć totalnie wszystko. Ja wam powiem z takiej perspektywy osoby, która nie maluje się często cieniami, tak, że to jest paletka, która mogłaby zastąpić wszystkie jakiekolwiek w ogóle cienie w mojej toaletce. Ona mi totalnie wystarcza. Mam cienie bazowe, które mogę też używać jako do rozjaśniania w ogóle górnej powieki. Są cienie matowe, ciemniejsze do kącika, do zblendowania w kąciku. Są też, znaczy nawet jeden, który jest moim, stał się moim ulubionym, taki rudy, miedziany, po prostu piękny na jesień kolor, który ma nie brokat, tylko drobinki. No drobinki, ale właśnie nie jest to chamski brokat. Nie, to są takie piękne drobinki, które się tutaj w kąciku taka tafla, tak, ładnie mienią. Dokładnie, ja bym tu nawet porównała do takiego wykończenia trochę Mary Luminizer. Rozświetlasz. Tylko w takim rudym odcieniu. Moim zdaniem są, jak na moje umiejętności, naprawdę dobrze napigmentowane. Łatwo się nimi pracuje, przynajmniej tak jak mówię, no, ja nie mam jakiejś wielkiej wiedzy w tym temacie. Ale mi się z nimi bardzo dobrze pracuje. Są trwałe, nie osypują się, są naturalne. Myślę, że też o to chodzi, że jeżeli ktoś nie korzysta tak dużo z cieni i dobrze sobie z nimi radzi, to jest tylko i wyłącznie wielki komplement dla produktu, że ktoś, kto no, nie ma doświadczenia z blendowaniem, rozcieraniem i tak dalej, sobie z tym radzi. Więc myślę, że to właśnie dla niej Karolina jest dla was chyba najcenniejsze w tej recenzji. U mnie to jest tak. Ja mam bardzo dużo palet cieni. No naprawdę sporo, bo po prostu to jest moja ulubiona część makijażu. Lubię to robić i jak zobaczyłam, że paletka trafi również do mnie, to się bardzo ucieszyłam. Na początku z Karoliną myślałyśmy, że ta pigmentacja nie jest taka super, z czasem jednak się okazało, że po prostu te cienie mają to do siebie, że
blendują się ze sobą tak dobrze i tak dobrze się mieszają, że naprawdę trzeba troszkę się napracować, jeżeli chcecie stworzyć taki bardzo precyzyjny makijaż, w którym widać wszystkie kolory, które nakładacie. Bo one po prostu się ładnie ze sobą mieszają, tworząc czasami jeden taki dziwny kolor. Ale to jest tylko i wyłącznie sytuacja taka, kiedy robicie to szybko, bo jak robi się wolno, precyzyjnie, to myślę, że można uzyskać fajny efekt, robisz takiego ombre, wiecie co mi chodzi, takiego dziennego smoki. Cienie są bardzo fajne również pod tym względem, że moim zdaniem sprawdzą się dla alergików i osób, które są po prostu takie podatne na uczulenia, jeżeli chodzi o produkty do oczu. Ja niestety mam tendencję do tego, że często moje oczy są zaczerwienione, czy po prostu łzawią od tego, że jakiś produkt się do nich dostanie. I nie daj Boże, składowo jest jeszcze gorsze niż wiecie, no takie, już nie będę nazywała, co? I wtedy jest totalna masakra. I te cienie założyłam, że w momencie, kiedy właśnie się tam nimi bawiłam trochę się gdzieś tam osypały i wpadły mi do oka. I po prostu je, wiecie, no przetarłam, oczyściłam gałkę oczną, obrzydliwie to brzmi. No, gałkę. Ale w ogóle nie pozostawiły po sobie żadnego śladu, jeżeli chodzi o zaczerwienienie, o jakiekolwiek pieczenie, czy ból, czy uzawienie. Więc mam wrażenie, że też składowo, faktycznie przez to, że to są naturalne produkty, to też świadczy o tym, że dla alergików to może być spoko, więc pomyślcie na tym, jeżeli macie problemy właśnie z cieniami, które Was uczulają. Tak. Tak po prostu. Fajna pigmentacja, tak jak Karolina właśnie powiedziała, długo się utrzymują. Praktycznie z każdą taką bazą typu korektor, który ja lubię, super współgrają. Tak jak nakładam je rano, tak wieczorem je zmywam. Nie ma jakichś takich, wiecie, nie wchodzą załamania. No po prostu myślę, że same plusy. To jest naprawdę tak. Dobry produkt. Taki, który jest kompaktowy. Możecie go właśnie chciałam, że fajne, wygodne opakowanie. W ogóle nie wspomniałam o tym, że cała firma Lili Lolo po prostu naszym zdaniem ma naprawdę przepiękne, fajne, tak, estetyczne opakowania. Zgodne z ich polityką, ale faktycznie ta paletka jeszcze ma lusterko, mimo że jest nie za dużych rozmiarów. No i cena 129 zł za 8 cieni, moim zdaniem bardzo. Tak, tylko weźmy właśnie pod uwagę fakt, że te cienie na pewno są dość sporej wielkości, to nie są takie maleństwa. Plus te cienie naprawdę są dobre, po prostu są dobre, to nie są jakieś takie, wiecie, byle jakie, bo te, często jakieś takie produkty mineralne albo takie nowości w takich tematach potrafią po prostu być badziewie, no nazwijmy to po imieniu. Tutaj my się nie zawiodłyśmy, naprawdę są spoko i myślę, że możemy tak, no po prostu uczciwie Wam polecić tę paletkę. Jak szukacie jednej konkretnej, nie wiem czy Karolina jest lepsza, bo jest bardziej taka, ma ten cień bazowy, ten jasny. No tak, u Ciebie tego cienia bazowego brakuje. Ale ja sobie z tym jakoś inaczej radzę, więc spoko, ale paletki serdecznie Wam polecamy, spróbujcie, sprawdźcie, może to będzie również Wasz ulubieniec. Mamy nadzieję, że nasze recenzje przypadły Wam do gustu. Może zachęciłyśmy Was do zakupu któregoś z produktów. Dajcie nam koniecznie znać. Oczywiście też czekamy na komentarze, w których powiecie nam, czy używaliście, czy lubicie, czy nie lubicie. Co innego może polecacie z tej marki. Zachęcamy Was bardzo. Zapraszamy na naszego Instagrama, Facebooka. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to właśnie macie tę możliwość, żeby kliknąć ten czerwony guziczek. Jak piwo! Do zobaczenia w kolejnych filmach. Po prostu pa! Czerwony guziczek, czerwony guziczek. Czemu ci zmaj te subskrybę? Nie wiem. Kończę z tym. Nie. Kończę z nią. Kończę z nią. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni.